Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale, zapraszam Was dzisiaj na prezentację kolejnego komputera dla jednego z moich widzów, to jest ta jednostka, która stoi tutaj za mną. Komputer złożony, będzie dzisiaj prezentacja plus podstawowe testy, ale dodatkowo jeszcze jest nowy dysk twardy w zestawie, jaki dowiecie się za chwilę, twardy dysk SSD i będzie również przetestowany w programie SSSD. Zapraszam na film. Zapraszam serdecznie na portal YPC. Codziennie świeża dawka testów, recenzji oraz newsów ze świata it www.wavepc.pl Moi drodzy, zaczynamy sobie prezentację tego komputera. Zacznę może od jego ceny u mnie ta przekroczyła 5000 zł niewiele, 5057 zł i jest to konstrukcja razem z systemem operacyjnym ale bez dysku talerzowego i jak również widzicie, bez napędu optycznego takich po prostu klient nie chciał wybierając podzespoły do tego komputera kierowałem się przede wszystkim wydajnością bo na to klient kazał zwrócić uwagę oraz żeby jednostka nie była jakaś mega głośna co prawda głośność nie była tutaj kwestią priorytetową ale to miała być taka średnia półka no, żeby to nie dawało jakoś mocno po uszach, ale też nie musi komputer być całkowicie bezgłośny. Budżet był ograniczony, stawiałem na wydajność, stąd i cięcie na niektórych elementach. Zacznę od obudowy. Tutaj nie oszczędzałem, ponieważ uważam, że przyzwoita obudowa, tam jeszcze wymienialiśmy kilka maili, będzie jak najbardziej wskazana, stąd Gladius M35. Obudowa. Dobrze wentylowana oraz dobrze filtrowana, która zapewni optymalne warunki temperatury, a przy okazji także w miarę łatwe czyszczenie filtrów przeciwkurzowych. Kolejna kwestia, czyli zasilacz. Zasilacze nie widzicie, natomiast jest to sprawdzona jednostka Termatek Smart SE, ale o mocy 630 W, czyli ta troszeczkę mocniejsza wersja i ta, której sprawność jest oceniana na mniej więcej certyfikat 80 plus brązowy, bo ja przypomnę, że ThermalTake nie mają oficjalnych certyfikatów 80 plus. Kolejna sprawa, czyli płyta główna. Procesor i chłodzenie. Te trzy elementy omówię wspólnie, ponieważ one stanowią można powiedzieć, że jedną całość. Procesor to i5 6600K, czyli konstrukcja z odblokowanym mnożnikiem i z możliwością podkręcania. Żeby ta możliwość była wykorzystana, płyta główna z chipsetem z 170, jest to dokładnie MSI Z170AG43+. Nie za droga płyta główna, taka powiedzmy średnia, jeżeli chodzi o ten chipset, ale w zupełności wystarczy do podstawowego OC tego procesora i żeby to było możliwe, no to koniecznie jest również niereferencyjne chłodzenie, ale z uwagi na ograniczony budżet, nie ma tutaj konstrukcji droższych, jest chłodzenie Silentium PC Spartan czy Pro HE 1024 do dyspozycji procesora jest 8 GB pamięci RAM. To są, tak jak widzicie, dwie kości HyperX Fury DDR4 o taktowaniu 2666 MHz CL15, czyli bardzo przyzwoite pamięci. Mamy dodatkowe dwa wolne sloty. Bez problemu będzie można rozbudować tą pamięć, więc do 16 GB. Jeżeli będzie taka potrzeba, bo w tej chwili cały czas 8 GB jest, jeżeli chodzi o kwestie gier, czy mniej wymagające czynności, wystarczające. Więcej pamięci, owszem, ale jeżeli będzie to wykorzystane, czyli różnego rodzaju zadania profesjonalne. I kolejna sprawa, która ma decydujący wpływ na wydajność komputera, czyli karta graficzna. Ja tutaj postawiłem na konstrukcję Gigabyte Windforce, konstrukcja chłodzona półpasywnie jest to Radon R9 390 z X, czyli bardzo wydajna karta graficzna. Schłodzona półpasywnie, więc tak jak teraz komputer nie jest obciążany, on jest praktycznie niesłyszalny. Nawet mój komputer jest głośniejszy w tym momencie niż ta jednostka klienta. Natomiast tutaj też należy uczciwie powiedzieć, że ta karta graficzna nie jest demonem ciszy. Pod obciążeniem staje się wyraźnie słyszalna, natomiast nie jest to karta najgłośniejsza. Jeżeli komputer jest użytkowany normalnie, czyli zamkniętym panelem, tą kartę słychać, natomiast nie jest to dźwięk przeszkadzający. I wybierając kartę graficzną, też zwróćcie na to uwagę. Jeżeli mówię, waszym priorytetem będzie cisza, no to tutaj raczej ku gigabajtowi bym się nie skłaniał w tym momencie, przynajmniej nie ku tej wersji. Jest jeszcze jeden element, którego nie widać. To jest nowy dysk twardy Toshiba SSD Q300 o pojemności 120 GB. Klient posiada dysk 1TB na dane, które sobie zainstaluje, natomiast dyskiem systemowym będzie właśnie dysk SSD. Tutaj, również w cenę tego zestawu, czyli tych 5050 zł, u mnie wchodzi system operacyjny Windows 8.1. No oczywiście, w tej cenie zamyka się również cała kwestia związana z robocizną, transportem i z wszystkim, co tam jest wokół tego komputera dookoła. W w opisie tego filmu macie linki do porównywarki cen z podzespołami, które zostały tutaj przeze mnie wykorzystane w tym komputerze. Możecie sobie sprawdzić, więc, ile kosztowałyby same podzespoły, gdybyście je kupowali gdzieś tam w najtańszych sklepach, jakie to są różnice cenowe. Natomiast, czy to jest dużo, czy nie, jak wygląda kwestia wydajności tego komputera, to się zaraz dowiecie. Zapraszam Was również na kanał Dobre Programy. Tam ostatnio został przetestowany komputer składany przez komputronik IM Challenger 2016 z oficjalnym mam takim znaczkiem interaktywacji. Extreme Master. Tam komputer w całości uzyskał wynik 10 030 punktów z mam hakiem w 3D marku Fire Strike. Tutaj ten wynik jest zdecydowanie wyższy, zaraz to zobaczycie i tamten komputer jest o ponad 700 zł o przeszłość, blisko 700 zł przepraszam, droższy, bo kosztuje około 5700, tutaj jest komputer za raptem 5000 zł który uzyskuje sumarycznie wyższą wydajność. Przy czym też należy oddać, że tam mamy także dysk talerzowy już w zestawie oraz napęd optyczny. W sumie to jest jakieś 300 zł różnicy. Moi drodzy, ja zapraszam was teraz na testy, no i później oczywiście będzie także prezentacja tego komputera, taka krótka wideo i ze zdjęciami. No i czas na wyniki. Jak widzicie, jednostka całkiem ciekawa. Tutaj jeszcze raz podkreślę, postawiłem głównie na wydajność tego sprzętu, przy czym było przycięte na niektórych podzespołach zaraz wam pokażę wyniki. Dodatkowo będzie jeszcze jeden test zacznę od Cinebench bench R15, i tutaj macie dwa wyniki. Ten ciemniejszy to jest wynik dla procesora niepodkręconego. Ja troszeczkę poprawię tylko kadr, żebyście widzieli dokładnie same wyniki. I przy standardowych taktowaniach 600 punktów ocenia programu. Natomiast po OC do 4 2 GHz praktycznie bez zmiany napięć 674 punkty. Jeżeli chodzi o wynik ogólny z programu 3D Mark Firestrike, to moi drodzy mamy 10889 punktów. Procesor, jeszcze raz przypomnę, leciutko podkręcony, grafika na standardowych taktowaniach. Słuchajcie, to jest wynik o ponad 800 punktów wyższy niż komputer. Nie chcę Was teraz skłamać, była ostatnio jego prezentacja na, na kanale Dobre Programy, czyli IM Champion 2016, przygotowane przez Computronic. Tamten komputer kosztuje 5700 zł. Ma wynik ogólny w 3D Marku Fast Track 1030 punktów z moim hakiem. Zajrzyjcie na kanał Dobre programy tam zobaczycie, sobie będziecie mogli porównać jak wygląda komputer złożony u mnie za ponad, za prawie 700 zł mniej, a jak wygląda komputer komputronika, przy czym oczywiście to nie są tożsame konstrukcje, bo tu nie ma napędu optycznego, tu nie ma drugiego dysku dysku talerzowego czyli no też parę groszy trzeba by było doliczyć do tej mojej ceny, natomiast też jest system operacyjny i teraz chyba najciekawsze moim zdaniem czyli wyniki dysku wyniki dysku, oj uciekłem wam poza kadr Wyniki dysku Toshiby Q300 to jest dysk o pojemności 120 GB. Bodajże pierwszy raz widzicie go na moim kanale, dlatego od razu pokazuję Wam te wyniki. I najmocniej przepraszam za te wiercenia w tle. Niestety nie mam na to wpływu, a nie chcę znowu czekać z nagraniem, bo panowie wymieniali tutaj sieć elektryczną w bloku, i jeszcze kończą, dlatego byłem kilka dni na przykład bez prądu, też nie mogłem nagrywać wtedy. Wyniki tego dysku są zadowalające. Natomiast to właśnie dysk SSD jest jednym z elementów, na których nieco przyciąłem, żeby zmieścić się w zakładanym budżecie. Takim elementem też o czym wspominałem, było właśnie chociażby chłodzenie procesora. stonnie zastosowany lepszy kuler, który pozwoliłby na OC spokojnie do 4-5 przy rozsądnych temperaturach. No te 4,2 i więcej bym tego procesora nie kręcił, bo od razu temperatury pójdą w górę. Tak wygląda, więc wydajność tej jednostki. Ja teraz Was zapraszam na krótką prezentację tego komputera. I moi drodzy, w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w następnych. Postaram się, żeby któryś z tych komputerów, które mam do złożenia, a w tej chwili jest tu ich 7 na miejscu, bo już znowu liczba urosła, był nagrany razem z całym procesem składania.